cross country. Co to jest? Grzybów? Dzików? Co to jest? Grzybów? Cross country dzików. O, jest. Który? Siódmy już, myślałem, jest trzeci, czwarty. Przywieźliśmy czerwoną, przywieźliśmy czwórkę. Nieprzygotowani totalnie. Tyle co naklejki zmienione i tyle. Czwórka też poskładana. Tak tam tylko tyle, o ile jak to dojedzie dzisiaj. Oba motory już leżały przy wyciąganiu ten. Później zahaczyłem czerwoną. Przewodem hamulcowym. Oczywiście, o. Wydech. O ile WS-ka jakoś w miarę, to motorynki tu nie widzę. Będzie katastrofa. Widziałem, że była motorynka, no ale kurwa, to będzie po prostu... To będzie masakra. Jest tych motorów, wszystkiego się dalej rozjeżdżają. Jest jeden... No nie mam, nie mam, zgubiłem opaskę. Która? 11, ja zaraz. Tak. Dobra, jest 11, za 12 jadą 50-tki. Czwórką już po torze jeździłem, idziemy się przejść, pokażę wam jak to wygląda. Ale o, tu jest takie coś. Kible. Wjazd, start. Mówię, to wygląda dobrze, to nie jest wiadomo tor motocrossowy ani nic. Ale mówię, komarem nie zryje tutaj. Łysym stomilem, ale niestety to wszystko się porozpieprza, porozbijały się te zawieszenia. Także czerwoną właściwie jedziemy tak tylko, żeby jechać. Jest jeszcze jedna motorynka, gdzieś tam faktycznie była na odbiorze. Odbiór był, numery nadane, baza tam, trochę ludzi jest. Będę się pojechał o 12, zjeżdżać trochę motorów jakiś. Ostatecznie jedziemy bez koła zamachowego, wszystko jest złożone, jak było, tylko kosz sprzęgłowy gdzieś swój zgubiłem. Gdzieś pewnie jakiemuś klientowi oddałem. To jest jedyne miejsce z cieniem. Motorynka z numerem 31, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 31. 31. Zaczipowane będzie pomiar czasu, tak wygląda, jakimś wiatolem. I czwórka z numerem, gdzie ten numer jest? Tu jest, na boczku, bo nigdzie nie dało dodać 188. No, także jak to dojedzie, używam pierwszego biegu. Ze względu na drogowe przełożenie to jest tylko pierwszy bieg. Drugiego to tam w ogóle nie ma co wrzucać. Ta jedynka jest za krótka, dwójka jest za długa. Jest trochę udziwnień, typu GN-y poprzerabiane na crossa. Bezobsługowe to wszystko tutaj, no niestety, to wszystko delikatne. Strady leją, nie było czasu ich zregenerować, także tu będzie starter, jest uszczelniony. Ale za to zaczął przeskakiwać, jak inny kosz jakiś tam znalazłem w swoich zbiorach. Także co, no, idę czerwoną, przegonię kawałeczek i widzimy się gdzieś tam na tej, na starcie pewnie. GoPro założymy, zobaczymy, może GoPro wytrzyma chociaż jeden wyścig, nie? Jeśli chodzi o klasę 50, to cały bieg trwał 20 minut plus te pierwsze kółko zapoznawcze, na którym czas nie był liczony. Tak więc nie widzę sensu tu publikacji jakby całego tutaj nagrania z GoPro, tak więc skupimy się na jakichś tam ciekawszych fragmentach, wyprzedzaniach, co zabrzmi może troszeczkę śmiesznie, jakichś tam momentach zamotania i tak dalej, no i wiadomo, finish. Jeśli chodzi tu o rozpoczęcie nagrywania, to zostało rozpoczęte gdzieś na drugim okrążeniu, kiedy niestety, ale już komar odpadł jakby z tej rywalizacji. Totalnie nie da się ukryć, że jeśli chodzi o Simpsona, to ze względu na jego budowę, czyli większe koło, lepsze zawieszenia, on tutaj zdecydowanie lepiej sobie radził na tych wertepach niż motorynka, tak więc ja stwierdziłem, że żadnej walki no nie będę podejmował, będę po prostu chciał tutaj walczyć o przetrwanie, czyli dojechać i nic nie uszkodzić, ale przyznam wam szczerze, że tutaj na etapie gdzieś tej gonitwy, gdzieś tam za pierwszym, drugim okrążeniem, kiedy to tam widziałem, że jakoś jestem w stanie się utrzymać, jestem w stanie sobie jakoś tutaj poradzić, to stwierdziłem, że będę gonił, będę próbował go dogonić, utrzymać to tempo. W trakcie tego wyścigu udało się nawet wykonać jakieś wyprzedzania. Niestety tutaj pojawił się problem z drugim biegiem, który po prostu w momencie przejścia z jedynki na dwójkę wskakiwał luz. No i tutaj na samym niestety końcu zabrakło tego szczęścia, co możecie za chwilę sobie zobaczyć. Zabrakło tak naprawdę tego szczęścia i zostałem wyprzedzony na ostatnich metrach ze względu na ten wyskakujący drugi bieg. Okazała się to być błahostka, po prostu poluzowała się minimalnie nakrętka na przegubie przykręcanym do tarczy automatu, który tam był przeze mnie przerobiony. Minimalny luz powodował po prostu, że gdzieś tam przeskakiwała troszeczkę ten bieg za daleko i wskakiwał luz. No i niestety tutaj
musiałem zadowolić się drugim miejscem, które właściwie no niestety ze względu na awarię Komara można powiedzieć, że było gwarantowane. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ten sprzęt dojechał bez awarii, nic się nie zatarło, nie uszkodziło, nie urwało, nie pękło, nie było jakiejś tam sytuacji, że zgasło, że trzeba było gdzieś tam zrobić przestój czy coś takiego. No i nawiązała walkę z Simpsonem, co tu było przeze mnie nie do końca planowane, ale to naprawdę super, no to mega radochę, że ten sprzęt nie tylko stoi i kurzy się gdzieś tam w warsztacie, że dostał batę na dupsko i dał radość z tego, że po prostu jest. Tak więc tak wyglądała moja jazda w klasie 50 i za chwilkę widzimy się na starcie już tych większych motocykli. Prowadzi. Jeszcze jeden. Ostatnie jest. Ostatnie. Wygra. Nie! No szkury! Jeśli chodzi o mój kolejny start, tym razem w klasie do 250 na mojej WSC 175, to tutaj w tej grupie można powiedzieć, że jako jedyny byłem poniekąd troszeczkę poszkodowany ze względu, że byłem jedynym zawodnikiem, który startował we wcześniejszej klasie, więc byłem tutaj, to był jako jedyny jechałem ten bieg jako drugi, inni startowali, że tak powiem, na świeżo. Jeśli chodzi tutaj o kółko zapoznawcze, nie miałem obowiązku go wykonywać, ale jednak chciałem się tam przyjechać, zobaczyć jak to wygląda, kto się pcha do przodu po prostu. I po starcie, już kiedy ruszyliśmy, stwierdziłem, że poczekam aż ta stawka się troszeczkę rozgoni. Nie wiem, czy to może nie było do końca rozsądne, bo finalnie tutaj, jeśli chodzi o klasę do 250, różnica czasowa między pierwszym a drugim miejscem wyniosła chyba 5 albo 6 sekund, a tak naprawdę ten początek, te pierwsze okrążenie dałem się im wszystkim rozjechać i może to był błąd, bo gdybym wystartował faktycznie i zaczął od razu gonić już po starcie, to być może te 6 sekund bym gdzieś tam zwalczył. Nie będę tutaj komentował za dużo dalej, tak naprawdę to była jazda już troszeczkę inna niż 50, tych zawodników było więcej, były jakieś wyprzedzania, ktoś tam się przewrócił, trzeba było uważać na innych. W przeciwieństwie do 50 ten bieg trwał pół godziny, więc o 10 minut dłużej, tak więc zdecydowanie już było tutaj co robić, było jak się zmęczyć. Na zmęczenie ostatnie tam kółko lub dwa po prostu odpuściłem, z tego względu, że ten tor, o ile po 50-kach nie ucierpiał, nie byliśmy w stanie tego zryć, nie wiadomo jak, to tutaj już po przyjeździe tylu motocykli cięższych, troszeczkę jeszcze tam większą mocą, został po prostu ten tor, niektóre zakręty uszkodzone, troszeczkę ta nawierzchnia była miękka, już taka się a la plaża zaczęła robić i przyznam szczerze, że
Byłem na tyle zmęczony, że już zaczynałem popełniać błędy, gdzieś tam się potrafiłem zaryć. A różnica między osobą, która jechała już przede mną, była na tyle duża, że stwierdziłem, że odpuszczę. Po prostu dojadę sobie na spokojnie do tej mety, żeby czegoś nie rozwalić, albo żeby się po prostu gdzieś nie katapultować na jakimś łuku i nie narobić jakiegoś bałaganu, stracić pozycję, coś w tym stylu. Tak więc finalnie zakończyłem ten bieg na drugim miejscu z różnicą 6 sekund do pierwszego miejsca. Bardzo, bardzo fajny wynik, tym bardziej, że tak jak w przypadku motorynki, motorynka WSK również tutaj nie była przystosowywana, jakoś tam przerabiana na, jeśli chodzi o start, tutaj o przygotowanie. Jedyne co zostało złożone sprzęgło, które rok gdzieś tam leżało rozłożone w pudełku, korekta zapłonu, minimalne jakieś tam przestawienie, świeże paliwo, świeży olej do skrzyni sprzęgła. No i to było wszystko, co tutaj było przy tym sprzęcie zrobione, dopompowane koła, załadowane na przyczepę i wszystko dzień przed wyjazdem, tak więc wszystko na dziku. Najfajniejsze w tym wszystkim jest oczywiście to, że ten sprzęt dojechał sprawny, nic się nie uszkodziło, tak jak podobnie jak w przypadku motorynki, żadnych awarii, takich tam zatarcia, przytarcia, zablokowania, gaśnięcia, nic się nie działo. No i jeszcze te ekstra drugie miejsce, bo tych zawodników, o ile w 50-kach wiadomo, jechało nas tam trzech i no niestety jeden miał awarię, odpadł. To tutaj przebijałem się z samego końca stawki gdzieś tam na początek i ta różnica czasu jednak pomiędzy miejscami już jakaś była, więc to też jest super, super efekt. Tym bardziej, że nie jestem żadnym zawodnikiem, nie mam żadnej kondycji, nie jeżdżę motocyklami, miałem długą przerwę, tak więc zarówno sprzęt, jak i ja nieco zostanę, ale z super efektem i mam nadzieję, że w przyszłym roku również będą takie zawody, będzie można gdzieś taki sprzęt po prostu ponownie użyć, wystawić i jeszcze raz, żeby dał po prostu radochę, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby ten sprzęt dał radość właścicielowi. Tak więc to by było tyle na ten temat. No i mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał.
żeśmy się gonili, ale się goniliśmy. Dobre na mnie. Gdyby nie ten wypadek, kurwa. No to byśmy. Aleśmy się kurwa goniali z lisim ogonem. Pogoń za lisem. To nie ten koleś, co się wywalił. Jo, takie były sytuacje. Kurwa. Motorynka dojechała. Co prawda jechaliśmy w dwóch, więc no. Więc fajnie, komar nie dojechał jakiś tam. Drugi bieg niestety przed samą metą mi nie chciał wejść. Zostałem wyprzedzony przez Simpsona. Ale ogólnie wszystko dojechało, nic się nie zepsuło. Czwórka też dzielnie. Wszystko dojechało. Właściwie jazda na samej jedynce ze względu na przełożenie, no które dwójka była za długa. Została jedynka właściwie. Wszystko też w porządku, nic się nie działo, dojechało. Silnik obstawiam, że się trochę mogły śruby poluzować, bo później wibracje zaczęły wchodzić. Ale jaki gorący on jest jeszcze, ty. Nie idzie tego dotknąć jeszcze. Olej jest do wyrzucenia w tym silniku już. Co? Olej jest do wywalenia na 100%. To jak się zleje, jak on wystaje, będzie taka sraczka, takie rozwolnienie będzie. Mam telefon, no. Także idziemy zobaczyć tam. Ja się już przebrałem ogólnie trochę, żeby nie było, bo ja jestem, że ktoś tam inny nagrywa. Przebrałem się cały, bo wszystko mokre. Zamknąłeś, Żuka? Wszystko? No to dobra, to idziemy. Idziemy gdzieś tam na żarcie zobaczyć jakieś. Teraz jedzie klasa Open, ja są dwa junaki. No, rządzą jak wściekłe, powiem ci. Ten też. Nie, tamten. Nie. No dojechali, chyba się skończył ten bieg teraz. Po pół godziny, 20 minut na 50-kach, to była masakra. I pół godziny na WST to była kolejna masakra. Trofea. Prima sort. Dobre. Nie, to moja bliska zawodnica. Jeszcze raz. Kasia, siostra. Drugie miejsce z Kinder Michał. Brawo! Motorynki jeździły 20 minut. Robiły ileś tam okrążeń. Nie będę podawał, ile kto zrobił, bo każdy jest zwycięzcą. Drugie miejsce. Ewentualnie bez względu będziemy mieli, dobrze albo dziękujemy bardzo. Brawo! A ten kolega wygrał start u nas na aukcji charytatywnej, kiedy naszego kolegę. Niestety już nie, ale wygrał ten start, więc tym bardziej wielkie brawa dla niego. Tak. Brawo, Piotr. Oj, jak
Z tego miejsca może nie będę wymieniał o pojemności więcej niż 250 cm sześciennych. Jak? Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Prawdę mówiąc, po takiej dłuższej przerwie, jeśli chodzi o jakieś tam nagrywanie i tak dalej, tym bardziej, że cała akcja była dosyć spontaniczna, bo właściwie dzień czy dwa przed wyjazdem nie było jeszcze wiadomo, czy my w ogóle będziemy w stanie tam dojechać na miejsce, nagrać coś. Wszystko było na wyścigi złożone, oba sprzęty wyciągnięte po długim postoju z garażu, zmieniony olej, tak jak wspominałem na nagraniu, pompowanie powietrza, zmiana paliwa na świeże i to właściwie wszystko, ładowanie na pożyczoną przyczepkę, którą trzeba było dzień wcześniej pożyczyć, a zaraz później po zawodach szybko oddać. Tak więc wszystko na wariata, wszystko na dzikusa, z mega efektami. No ale pomimo tego wszystkiego przygotowywania się na wariackich papierach, na mojej półce lądują dwie statuetki za drugie miejsca w klasie do 50 i do 250, bez przygotowania, bez treningów, motocyklami, które nie są przygotowane do jazdy w terenie ani z tym stylu, ani pod względem przełożeń opon, niczego. Tak więc to też fajne wyróżnienie. Oczywiście podziękowania należą się organizatorom za tą wspaniałą imprezę, za to, że można było się wykazać. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo fajne nagrody, bardzo fajna ekipa. Wszystko dopięte na ostatni guzik, naprawdę. Na dzień dzisiejszy będzie tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Taki troszeczkę, mówię, nagrany na wyścigi, tam też na miejscu. Ze względu na panującą temperaturę, warunki postu i napięty tam jakiś harmonogram czasowy między startami. Ciężko było cokolwiek nagrać, a później też i ze względu na zmęczenie. Ale przede wszystkim liczy się dobra zabawa, a to tego zdecydowanie tam nie brakowało, tak więc... Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, do rzucania łapek, pisania komentarzy, zaglądania na Facebooka, Instagrama itd. No i do zobaczyska następnym razem. Cześć, siema!